Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej zorganizowanej z inicjatywy pana Tomasa Humela w Świnoujściu, które jest partnerem po raz kolejny, po raz 31 festiwalu Uznamskiego Festiwalu Muzyki, który odbywać się będzie na obszarze wyspy Uznam w dniach od 22 września do 15 października 2024 roku wraz ze specjalnym koncertem Baltic Sea Philharmonics, który odbędzie się 14 września w Pinemindę. Witając serdecznie naszego gościa, jego współpracowników, również przekażę głos panu Humelowi, który poinformuje mieszkańców Świnoujścia o wszystkich szczegółach dotyczących tego wybitnego festiwalu organizowanego już po raz kolejny na naszych wspólnych wyspach. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse. Witam szanownych Państwa, miłośników festiwalu, Uznamskiego Festiwalu Muzyki. Ja, ich freue mich sehr, dass wir zum 30. Mal hier in Świnoujście sozusagen Gast sind mit dem Usedomer Musikfestival. Und diesem Jahr haben wir ein besonderes Festival, weil wir das Thema Polen haben. Bardzo się cieszę, że już mamy 30. jubileusz ścisłej współpracy miasta Świnoujście z Uznamskim Festiwalem Muzyki, a w tym roku tematem przewodnim jest Polska i mamy bardzo wielu wspaniałych artystów. Und wir werden die Region, die Insel Usedom und auch Świnoujście für fast 4 Wochen eintauchen lassen in Musik, in wunderbare polnische Musik mit wunderbaren polnischen Interpreten. Przez kilka tygodni w ramach Uznamskiego Festiwalu będziemy mieli możliwość zatopienia się w tą wspaniałą muzykę polskich wykonawców, polskich artystów, do czego szczególnie zapraszam. Vor allen Dingen das Eröffnungskonzert, was wir, also wir haben ein Voreröffnungskonzert am Samstag gehabt mit unserem Baltic Sea Philharmonic und stehen jetzt sozusagen kurz vor unserem Eröffnungskonzert mit dem momentan Shooting Star in Polen mit Jakub Orlinski, der in der ganzen Welt gefeiert wird für seine Gesangskunst und der auch bei den Olympischen Spielen bei der Eröffnung aufgetreten ist. Koncert specjalny na rozpoczęcie festiwalu odbył się 14 września z Bałtycką Orkiestrą Filharmoniczną, ale na pewno takim akcentem bardziej rozpoczynającym festiwal będzie występ znanego artysty, który występował w ramach Olimpiady w Paryżu, Jakuba Józefa Orlińskiego, który będzie miało miejsce 22 września, teraz w niedzielę. Ja, wir sind sehr begeistert, dass viele polnische Bürger hier aus Świnoujście auch Tickets sich besorgt haben für dieses Auftaktkonzert am Sonntagabend. Bardzo się cieszymy, że ze Świnoujścia jest duże zainteresowanie tym koncertem i zostało nabytych bardzo dużo biletów na ten koncert, co bardzo mnie cieszy za taką aktywność. Genau, und weil das Konzert jetzt schon ausverkauft ist, war ich gestern in der Kirche, um zu schauen, ob wir noch zusätzliche Stühle für ein paar Fans auch aus Swinemünde noch bereitstellen können. Und es ist uns tatsächlich gelungen, dass wir noch ein paar wenige Plätze jetzt zusätzlich haben. Es sind zwar sichtbehinderte Plätze, aber es sind, wenn man dabei sein möchte und mal Jolinski live erleben wollte, das kann man dann am Sonntagabend tatsächlich noch machen, wenn man sich bei uns im Büro noch mal kurz meldet. Zauważyliśmy, że bardzo duże zainteresowanie jest udziałem w tym koncercie i bardzo wiele osób chciało nabyć bilety. Bilety na chwilę obecną zostały już wyprzedane, ale w związku z tak dużym zainteresowaniem byłem wczoraj jeszcze w miejscu koncertu, to jest kościół w Wolgaście, w którym się koncert będzie odbywał i z moim zespołem próbowaliśmy ocenić sytuację, czy będzie możliwość dostawienia jeszcze dodatkowych krzeseł. Wprawdzie nie będą to super miejsca z widokiem, natomiast jeżeli jest, bardzo chcielibyśmy właśnie jakby zabezpieczyć dodatkowe bilety ze względu na duże zainteresowanie i jest jeszcze szansa na zdobycie tych biletów, to są po prostu miejsca bardziej tylko dla tak zwane słyszące, a nie widzące, więc jeżeli ktoś jeszcze miałby ochotę, to bardzo prosimy kontaktować się pod podane numery telefonów w ulotce. Ja, dziękuję bardzo. Wir haben auch Konzerte, sag ich mal, mit verschiedensten Ensemble beim Usedomer Musikfestival, beispielsweise auch die Schlesische Philharmonie, die wir zu Gast haben, mit einem besonderen Programm Winiawski in Blue, mit Pavel, mit Piotr
Blaffner, den bekannten Geiger aus Polen. Das ist beispielsweise ein Projekt, was ich sehr empfehlen kann. Ich kann jetzt nicht alle aufzählen, aber es ist wirklich sehr spannend, auch beispielsweise eines der größten Pianisten unserer Zeit generell, den Chopin-Wettbewerbspreisträger Rafael Blechacz zu Gast zu haben, auf Usedom zweimal, auch in Peenemünde. Das ist schon etwas ganz Besonderes, auf das ich mich sehr freue. Oczywiście nie będę Państwu teraz przedstawiał wszystkich koncertów, które mamy zaplanowane w ramach Uznamskiego Festiwalu, ale na pewno chciałbym zwrócić uwagę na niektóre, chociażby koncert Śląskiej Orkiestry czy występ Pawła Plewnera, znanego skrzypacza, albo chociaż pana Blachacza, czyli który zdobył nagrodę Chopina. Mamy w ramach programu bardzo dużo akcentów polskich, artystów polskich, a przede wszystkim muzykę polską. Ja, wir freuen uns auch sehr, dass wir eine Förderung von der Stadt Świnoujście zur Verfügung gestellt bekommen haben, um auch wieder hier zu Gast zu sein, in Dom Kulturi. Und Sie haben das sicherlich hier auch in den Programmen. Wir freuen uns, dass wir hier die Gruppe Mozarta zu Gast haben, die auf der ganzen Welt unterwegs ist und wirklich ein ganz großartiger Botschafter von Polen überall ist und natürlich auch sehr geliebt wird in Polen. Und ich glaube und ich denke mal, das ist eines der größten Konzerte, die wir hier mit also bekannten Künstlern gemacht haben. Und die Gruppe freut sich auch schon sehr, hier beim Usedom Musikfestival auf der polnischen Seite auftreten zu können. Chciałbym w tym miejscu również bardzo serdecznie podziękować za wsparcie finansowe ze strony Urzędu Miasta, organizacyjne ze strony Miejskiego Domu Kultury na przede wszystkim w ramach organizacji koncertu, który ma się odbyć w Świnoujściu w Miejskim Domu Kultury 5 października, to sobota, wystąpi bardzo znany na całym świecie występujący zespół Grupa Mozarta, którzy zachwycają swoją nie tylko muzyką, ale również też prezencją i występem na scenie. Grupa Mozarta jest bardzo znana, a ja również wiem, że się bardzo cieszą na ten koncert w Świnoujściu i po polskiej stronie. Genau, und diese Gruppe hat halt das Besondere, dass sie ein Musikkabarett sind. Diese Gruppe macht, spielt klassische Musik und verbindet das eben mit Kabarett. Es ist sehr lustig. Es ist wirklich sehr mitreißend und wir sind sehr gespannt, wie das hier aufgenommen wird. Und ich denke sicher, dass wir ein ganz volles Haus haben werden. Wszyscy znamy Grupę Mozarta, która nie tylko prezentuje muzykę klasyczną, ale przede wszystkim prezentuje różne interpretacje w formie kabaretu na scenie, więc sami jesteśmy ciekawi, co zaprezentuje tym razem na scenie Miejskiego Domu Kultury. Ja, weiter haben wir auch, also das ist, sage ich mal, die zentrale Veranstaltung hier in Swinemünde, in Świnoujście, auf die wir uns sehr, sehr freuen. Weiter haben wir auch ein ganz besonderes Konzert und zwar ist das auch eine Verbindung zu Świnoujście. Wir waren ja vor circa 10 Jahren mit Herrn Penderecki hier im Dom Kulturi, wo er einen Teil des Konzerts dirigiert hat. Er ist der große Nationalheld in Polen, einer der größten Komponisten unserer Zeit gewesen und natürlich der große Komponist aus Polen. Ich habe seine Witwe erst vor einigen Wochen getroffen in Danzig und wir haben eine große Verbindung zu Penderecki. Und im letzten Konzert am 12.10. in der Lokhalle in Albeck, dort wird es mit der NDR Big Band ein Polish Songs, ein Abend mit polnischen Liedern geben und diese Lieder sind im Prinzip inspiriert von der Musik von Penderecki. Also Penderecki steht dort eben auch mit im Mittelpunkt bei dieser Veranstaltung. Deswegen ist das auch eine Veranstaltung, die so ein bisschen auch mit hier Swinemünde sozusagen sich verbindet. Jeśli mówimy tutaj o akcentach polskich, chciałbym również zwrócić uwagę na koncert finałowy, który odbędzie się 12 października. Jak Państwo dobrze wiecie, przed 10 laty Penderecki występował w ramach naszego festiwalu. Również wtedy był tematem przewodnim Polska. Krzysztof Penderecki jest
światowej sławy znanym kompozytorem, a ja miałem okazję tydzień temu być w Gdańsku i nawet rozmawiać z wdową na temat właśnie popularyzacji dalej jego muzyki. I chciałbym tu zwrócić uwagę na ten koncert, dlatego że będzie to wieczór polskiej muzyki, który będzie zainspirowany właśnie utworami Pendereckiego. Ja, vielleicht noch ein Wort zu den Konzerten, die wir ja immer in Peenemünde machen, im Kraftwerk. Das ist auch immer ein Erlebnis, dort einmal das sozusagen mit dabei zu sein. In diesem Jahr haben wir ja bereits ein Konzert dort gehabt und das zweite Konzert findet eben mit dem NDR Elbphilharmonieorchester aus Hamburg mit statt und Raphael Blechatsch ist der Solist vom zweiten Klavierkonzert von Chopin, also E-Moll. Das wird bestimmt ein ganz besonderer Abend werden. Również chciałbym zwrócić uwagę na miejsce koncertów, jakim jest Muzeum w Peenemünde i Hala Turbinowa, który ma swoją symbolikę i wielki wydźwięk, więc zawsze tam organizujemy koncerty otwierające i zamykające. W tym roku będzie raz organizowany w tym muzeum koncert. Natomiast jeszcze chciałbym tutaj zwrócić na koncert pana Blachacza, który zaprezentuje właśnie nam muzykę Chopina. Genau, also dieser Ort in Peenemünde hat uns die Möglichkeit gegeben, einfach sehr bekannte Solisten und Orchester einzuladen. Und der Höhepunkt war, vielleicht erinnern sich die einen oder anderen noch, 2022, also vor 2 Jahren, die New York Philharmonic einzuladen, die im Prinzip eine exklusive Residenz hier in Deutschland gemacht haben, in Europa, auf der Insel Usedom und 3 Konzerte in Peenemünde gestaltet haben. W 2022 roku mieliśmy okazję zorganizować w Muzeum Peenemünde, które uważamy za szczególne miejsce właśnie takiego symbolu pojednania poprzez muzykę. Mieliśmy okazję gościć nowojorską filharmonię, która gdzie w 2020 roku występowała w Peenemünde, a w samym muzeum organizowaliśmy wtedy ze 3 koncerty. Und da haben wir eben auch eine der größten Künstlerinnen, die momentan auf der Welt unterwegs ist, Anne-Sophie Mutter, einladen können, hier auch zu Gast zu sein 2022. Również w 2022 roku my gościliśmy światowej sławy artystkę, to jest Anne-Sophie Mutter. Chciałbym tutaj nawiązać, że koncerty w Peenemünde zawsze są wykonywane przez wielkiej światowej sławy artystów, kompozytorów czy dyrygentów. Und ich denke, es ist auch wichtig, nach außen zu zeigen, dass wir von diesem Ort eben ein Ort des Krieges, ein Ort des Friedens zeigen und gestalten. Und deswegen finde ich das sehr wichtig, dass wir hier auf dieser deutsch-polnischen Insel eben von dieser Region eben auch ein Zeichen von Frieden und von einer guten Nachbarschaft und Toleranz ausgehen muss. Poprzez organizację tych koncertów właśnie w tym miejscu chcielibyśmy pokazać tą symbolikę, gdzie miejsce, które ukazywało wojnę i zniszczenie, może się przerodzić w miejsce, które działa i symbolizuje pokój, dobrosąsiedzkie współpracę i stosunki między oba narodami, polskim i niemieckim. Genau, und ich bin auch sehr überzeugt davon, dass jetzt auch durch diesen Tunnelbau die Region noch mehr zusammenwächst und auch durch die Fertigstellung der Schnellstraße die Möglichkeit besteht, für die Region bis Stettin auch die Möglichkeit hat, auch mal hier zum Konzert zu kommen, Świnoujście schneller zu besuchen und dann vielleicht das ein oder andere Konzert auf der polnischen Seite, auf der deutschen Seite auch zu besuchen. Deswegen bin ich sehr optimistisch, dass man weiter diese Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Polen hier ausbauen sollte und das würden wir uns sehr freuen, wenn wir das in den nächsten Jahren gemeinsam schaffen würden. Bardzo mam wielką nadzieję, że nasza współpraca będzie dalej kontynuowana i propagowana. Chciałbym tutaj również nawiązać do rozwoju miasta Świnoujście i budowy tunelu,
co daje szansę na rozwój całego regionu, również poprzez szybki dojazd do Świnoujścia czy do niemieckiej części wyspy Uznam, poprzez tunel, poprzez drogę szybkiego ruchu możemy dotrzeć do szerszej publiczności z całego regionu województwa czy ze Szczecina, co daje nam oczywiście wszelkie możliwości dalszego rozwoju, a ja optymistycznie patrzę na naszą dalszą współpracę i kolejne długie lata współpracy. Ja, das in Kürze, aber sonst sind wir auch für Fragen gerne, bin ich gerne da. Wir haben ja auch eine Pressemappe mit einer polnischen Presseerklärung. Wir können, wenn Sie noch Ihre E-Mail-Adressen hinterlegen, das auch gerne nochmal per E-Mail schicken, dass Sie das auch online haben, digital haben. Z mojej strony to wszystko. Ja chciałbym tylko jeszcze zaznaczyć, że przynieśliśmy tutaj notatki prasowe do wykorzystania. Są one w języku polskim, wydrukowane i z materiałami, broszurami, ulotkami, ale jeżeli Państwo będziecie mieli życzenie, zostawicie adresy mailowe, to oczywiście prześlemy wersje elektroniczne. Ich bedanke mich sehr bei der Stadtpräsidentin, Frau Agostowska, dass wir diese Zusammenarbeit, die wir viele Jahre schon hier praktiziert haben, weiterführen dürfen. Und wünsche Ihnen viel Glück hier und glückliche Hand für Ihre neue Aufgabe und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit in den nächsten Jahren. Pani Prezydent Ania Gatowskiej, chciałbym podziękować za wspaniałą współpracę. Znamy się już wiele lat. Chciałbym również pogratulować nowej funkcji, życzyć dużo siły, wytrwałości, realizacji objętego kierunku działania i zadań. No i oczywiście mam ogromną nadzieję na dalszą ścisłą współpracę między nami. Dziękuję bardzo. Ja pozwolę sobie powiedzieć, że tego festiwalu nie byłoby, gdyby nie pan Thomas Hummel, który z ogromnym zaangażowaniem, z wizją i z misją kreuje to wyjątkowe wydarzenie kulturalne na naszych wyspach, a kultura, jak wiadomo, łączy. I w tym roku, podobnie jak w roku 2014, jesteśmy dumni, że motywem przewodnim jest poznanie kultury polskiej. Bardzo dziękuję w imieniu Polek, Polaków, mieszkańców Świnoujścia za popularyzowanie właśnie naszej kultury, szczególnie z tego najwyższego poziomu kultury wysokiej, którą Państwo, pozyskując środki unijne, bardzo duże środki unijne, umożliwiacie skorzystanie z niej również naszym obywatelom. Chciałabym Państwa poinformować, bo ta oferta jest skierowana również do mieszkańców Świnoujścia, że bilety można nabyć pod numerem +49 0 38 37 83 46 47, i to są bilety dostępne po stronie niemieckiej. One kosztują od 8 do 95 euro w zależności od koncertu. Natomiast w ramach środków, które samorząd Świnoujścia przeznaczył jako udział własny w realizacji tego festiwalu uznamskiego, odbędzie się koncert grupy Mozarta w Miejskim Domu Kultury, na które bilety można nabyć w cenie 45 zł w Galerii Art oraz w Miejskim Domu Kultury. Serdecznie wszystkich zapraszam tutaj do kontaktu. Materiały promujące to wydarzenie, one będą dostępne w Miejskim Domu Kultury, w Centrum Informacji Turystycznej. Bardzo serdecznie zapraszam do zainteresowania się możliwością skorzystania z koncertów, na które musielibyśmy w normalnych warunkach jeździć do Poznania czy do Warszawy. Dzisiaj ta kultura, ta twórczość dzięki panu Hummelowi, jego współpracownikom, którzy cały rok pracują nad tymi wydarzeniami, przyjeżdża na nasze wyspy, na wyspę Uznam, która jest polsko-niemiecką wspólną wyspą, i na której zamieszkujemy i współpracujemy. Wierzę głęboko, że z pozytywnymi efektami i rozwojem również na kolejne lata. Także bardzo dziękuję jeszcze raz, serdecznie mieszkańców zapraszam. Mam nadzieję, że uczta kulturalna, uczta muzyczna, w której będziemy uczestniczyli, jest wspaniałym momentem na również integrację między naszymi narodami i budowanie nowej, silnej, wspólnej Europy. Dziękuję bardzo. Tak, ja mam pytanie, czy jest w przyszłości szansa, żeby koncerty pojawiły się nie tylko w Miejskim Domu Kultury, ale też na przykład w innych miejscach w Świnoujściu, na przykład w naszych kościołach?
Das kann durchaus sein. Wir hatten das ja auch durchaus in der Christuskirche auch gemacht und auch an anderen Orten. Ich denke, da gibt es Möglichkeiten, das noch weiter auszubauen. Ich denke, da sind wir absolut offen und dankbar auch für Vorschläge, wo man auch nochmal Konzerte machen kann. Und insofern würden wir gerne auch mehr machen. Tak, oczywiście widzimy taką możliwość. Była chyba już wydarzenie takie, które było organizowane w naszym kościele. Jak najbardziej jesteśmy otwarci na współpracę, jeśli chodzi o organizację koncertów w innych miejscach, nie tylko w Miejskim Domu Kultury. Es hat auch immer natürlich mit Finanzen zu tun und wir würden uns sehr freuen, wenn wir es auch schaffen würden, auf der polnischen Seite Unternehmen zu finden, Hotels oder kleinere Unternehmen, die uns unterstützen, damit wir diese Konzerte durchführen können. Denn mit Eintrittsgeldern alleine kann man diese Konzerte nicht durchführen. Und ich denke mal, dass es viele Unternehmungen hier gibt oder auch Stiftungen, die wir anfragen, die Deutsch-Polnische Stiftung beispielsweise dieses Jahr auch uns ein bisschen geholfen beim Festival, sodass wir Förderung versuchen zu bekommen, um diese Konzerte durchzuführen. Oczywiście organizacja takich koncertów wiąże się z budżetowaniem, z kosztami, więc tutaj mój apel, jeżeli by były po stronie polskiej czy po stronie Świnoujścia możliwości pozyskania sponsorów, czy przez organizacje, czy branżę hotelarską, hotele, czy jakieś inne stowarzyszenia, czy jakieś środki dofinansowania takich inicjatyw, to jak najbardziej jesteśmy. Dlatego, że z samych biletów te koncerty niestety nie można zrealizować, sfinansować. Vielleicht können wir jetzt gemeinsam im Winter mal hier spazieren gehen und überlegen, wer uns helfen kann. Ale oczywiście proponuję tutaj, żebyśmy na ten temat porozmawiali może w okresie zimowym, możemy się wybrać na spacer, przemyśleć, gdzie moglibyśmy zorganizować takie koncerty i kto by mógł być tutaj współfinansowaniem. Denn es wäre, glaube ich, ganz schön, wenn man von hier aus noch mehr machen kann, um es auch attraktiver zu machen, des Festivals für Gäste eben auch aus Stettin und andere umliegende Gebiete. Oczywiście uważam to za dobry pomysł, chociażby ze względu tego, że będzie to większa okazja czy szersze możliwości dla publiczności ze Świnoujścia, czy mieszkańców Świnoujścia, czy regionu uczestniczenia w tych wydarzeniach, bo będą one po prostu bliżej organizowane będą tutaj w Świnoujściu. Vielleicht kann die Woiwodschaft auch etwas machen. Da gibt es ja jetzt auch jemanden aus Swinemünde, der eine tragende Rolle spielt, habe ich gehört. Może tutaj jeszcze wojewoda mógłby nam pomóc, czy chociaż struktury wojewódzkie, bo o ile dobrze się orientuję, to jest pewna osoba w tych strukturach, która bardzo dobrze ze Świnoujścia pochodzi i w tych strukturach działa. Wierzymy. Wie glauben daran. Czy jeszcze Państwo macie pytania do głównego organizatora? Festiwalu Zdamskiego. Jeśli nie ma, bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia. Zum Wiedersehen. Vielen Dank.